Cześć, tu Rudy. Dzisiaj pokażę Wam, jak przeżyć całe życie, posiadając tylko 5 zł. Gdzie spać, co jeść i ewentualnie gdzie się umyć, ale to dla chętnych, nie wydając w ogóle pieniędzy, no i mając tylko te 5 zł. O kurcze. No nie. Moje 5 zł mi tam wpadło. No i co ja teraz zrobię? Miałem nagrać filmika, już nie mam tych 5 zł. Chyba je wyjmę gumą jakąś zaraz. Przygotowuję sprzęt. Chyba się udało, coś mam. Co to? Kto to tam wrzucił? Sam jesteś spocony kasztan. Znowu jakiś papierek. Co? 50 zł. Ale tego nie potrzebuję. Wraca z powrotem do kanału. Ja potrzebuję moich 5 zł. Biorę moje 5 zł i idę stąd. Już nigdy nie będę nagrywał na zewnątrz. Teraz powiem Wam, jak całe życie przeżyć, mając tylko to. Chodzi o to, żeby swoje podstawowe potrzeby spełnić. Jaka najważniejsza jest potrzeba, bez której nie da się żyć? To oczywiste. Granie w Fortnite'a. Jak mieć internet i prąd, tylko mając to? Jak gracie na laptopie, to jest prosto. Idziecie do kawiarni, udajecie, że pijecie coś, podłączacie do komputera, a tam jest internet i gracie sobie. A jak macie taki komputer, nie laptop, taki z myszką i klawiaturą, taki z komputerem i z ekranem, to już jest ciężej. Ale ja znalazłem na to spokojnie sposób. No to trzeba zapakować ten komputer do torby, tak jakby się niby ze zakupów wracało i można to ziemniakami przykryć albo jakąś poduszką. No i tylko się kabel wyjmuje, podłącza i już można grać se. Tylko ja tam zapomniałem wziąć monitora niechcąco. No i na przykład gramy sobie tak i nam się zachce piciu. No to jest już druga potrzeba, piciu. Jest coś takiego jak woda do picia i można tam pójść sobie z butelką, napełnić baniak. No i fajnie, i można sobie chlać ile się chce. A jak nie chcesz pić wody, tylko sok, to sobie nie kupisz. Przepraszam, ile kosztuje ten sok? 5,20. To kartą zapłacę. Już gramy w Fortnite'a, mamy picie na całe życie, a jeszcze nie wydaliśmy nawet 5 zł. Co dalej? A teraz jakiś mądrala mi powie, a co jak mi się zachce jedzeńko? No to już ci mówię. Ja nigdy nie wydaję pieniędzy na jedzeńko, tylko idę do lasu i tam zazwyczaj leżą, na przykład sobie zbieram jabłka. To jakieś poobijane. Tego nie chcę nawet. Bananki wiszą w lesie, na drzewach bananowych. A to grzybów sobie też nazbieram, jak jest grzybnia akurat. I wiele innych. A najbardziej z takich polnych owoców to chyba lubię kasztany. No bo nikt tego nie zbiera, chyba że jakieś dzieci, ale one tego nie jedzą. No ale ja się tym opycham jak crazy frog. Tutaj pulpeciki z kasztana, tutaj kasztanowa pieczeń w piekarniku, no a tutaj kasztański deser z kasztanowa. A jak ktoś nie jest tak jak ja wielkim miłośnikiem kasztanów, to są inne sposoby. Na przykład teraz ludzie wieszają na drzewach takie różne szyszki ptakom, żeby mogły sobie jeść. No to raz ciach, dwach i mam kilka szyszek do jedzenia. Można powiedzieć, że to jest taki owoc zimowy. A jak ludzie rzucają gołębiom tyle klusków i tak dalej, to wystarczy się przebrać za gołębia. Duży gołąb, dużo klusków. Ja tu trochę nie miałem stroju i się pomyliłem z rybą, ale ryby się przecież też karmi. Wszystkie zwierzęta się karmi, a ludzie muszą kupować. O co tu chodzi? Myślałem kiedyś, czy by nie zostać jakimś gołębiem. Ale w sumie to przereklamowane. A jeśli jesteście tacy wybredni, że nie chce wam się iść do lasu nazbierać bananów, ani nie lubicie kasztanów, ani nie chcecie się przebrać za gołębia, to wy... To wy właśnie macie... Mam dla was specjalny sposób. Wystarczy wystawić aukcję internetową, że chcesz się sprzedać to 5 zł za 10 zł. Na pewno ktoś kupi. Wiecie co? Przemyślałem to i jestem jednak głupi. Jak mogłem pomyśleć, że wystawienie 5 zł na aukcję to jest dobry pomysł? Przecież straciłbym wszystkie oszczędności. Muszę wystawić 2 zł za 10 zł. Tak! Kolejny problem to jest jak się gdzieś przetransportować, jak się ma tylko 5 zł.
No chyba, że się już sprzedało tamte 2 złote, to się ma razem 13. Aha. Ale tak to, no to chyba najprościej jest rowerem, albo jakąś hulajnogą na przykład. Można też próbować jechać na gapę, ale jak ma się kartkę na głowie przyczepioną z napisem sprzedam 5 zł za 10 zł, no to chyba wtedy już wiadomo, że nie mamy zbytnio kasy. Ale ja na przykład wiem, jak gdzieś pojechać bez wydawania. Bo mam zniżkę 2 dychy na pierwszy przejazd w aplikacji Uber. I wy też możecie ją zgarnąć. Wystarczy, że tam wpiszecie rudy Uber na pierwszy przejazd i macie 2 dychy, możecie sobie gdzieś pojechać. Ja na przykład sobie pojechałem do Francji. Dzień dobry. Wie pan, ja mam dzisiaj przejazd ze zniżką. O, co? Ja mam dzisiaj przejazd ze zniżką, to jedziemy gdzieś. Może być na przykład do Francji. Ja wszystko jadę. Chciałem jechać do Francji, ale to by nie wyszło. Bo ta zniżka jest tylko na jeden przejazd. To jakbym stamtąd wrócił? Utknąłbym tam. Utknąłbym z bagietami. Utknąłbym z żabami i z bagietami. To gdzieś bliżej może. Niemcy też spoko mogą być. Od razu zmieniłem kierunek i mówię panu, żebyśmy pojechali może do Warszawy chociaż. A on mówi, już jesteśmy w Warszawie. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Do widzenia. Tylko jak ja stąd teraz wrócę? Kolejna sprawa numer 5 jak 5 zł to gdzie się myć i jak. Bo niektórzy są czyściochami i potrzebują się raz na jakiś czas umyć. Mięczaki. Myślałem sobie kiedyś, że na przykład na basenie da się umyć, no bo tam przecież są prysznice, nie? No tylko, że tam jednak się okazało, że trzeba zapłacić. Więc stwierdziłem, że lepiej w ogóle się nie myć. No dobra, jeju, jak już jesteście takimi czyścioszkami, to mam dla was sposób. Jak żyjecie w mieście, to znajdzie się chyba 12 siłowni, prawda? No właśnie, każda z nich ma pierwsze wejście za darmo. To co? Jedno mycie w miesiącu wam nie wystarczy? Czyściciele? No i poszedłem na siłownię, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest. I tam jest tak dużo siedzeń, a to taki biegał i go pogilgotałem. Gili, 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 gili. Ojej, to mnie zauważyli już. Dzień dobry. Ja chciałem pierwsze wejście. Za darmo. Dobrze, to proszę pana, dowód. A co można robić? Pana, ma pan jedno. Trzeba siedzieć na tych siedzeniach? Czy można iść się tylko umyć? Jeśli ma pan ręcznik, to oczywiście. Mam swój ręcznik akurat. No, gratuluję. Dobrze, to jak będę potrzebował, to skorzystam. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj się będę mył. Raz. Ewentualnie jeszcze w każdej szkole są prysznice. No to wystarczy mieć plecak, koszulkę z napisem lubię się uczyć, no i kto was rozpozna? Ostatnia, szósta już sprawa odnośnie życia za 5 zł to jest sprawa, gdzie spać. No ja najbardziej polecam spać w jakimś ciepłym miejscu. Ale ja najbardziej lubię w łóżku. Dobranoc.